Zobaczcie, jak wieje wiatr, jak go mocno knie. Ale trzeba pamiętać o tym, że to jest tani dron i on sobie daje radę. Chodzi ładnie. Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj na naszym kanale wylądował jeden z ciekawszych dronów, jeżeli chodzi o segment budżetowy. Jest to klasyk, a mianowicie JJRC X5. Fantastyczny dron, który waży około 400 gramów. Ma czas lotu 18 minut, kamerę Full HD i oczywiście wyposażony jest w GPS i bezszczotkowe 4 silniki. To, co wyróżnia ten model, to możliwość sterowania kamerą w zakresie od 0 do 90 stopni. Genialna funkcjonalność. Jednocześnie nie ma tutaj klasycznego gimbala, ale mamy amortyzację w 3 punktach. Dzięki temu przy niskim budżecie jesteśmy w stanie osiągnąć w miarę przyzwoite rezultaty, jeżeli chodzi o zdjęcia czy nagrania filmowe. Pracuje na silnikach bezszczotkowych, jest to model 1806, 1500 kW, całkiem fajne i mocne silniki, także można tutaj pomyśleć o tym, żeby podwiesić jeszcze dodatkową kamerkę o wysokiej rozdzielczości, na przykład Insta360 Go, albo małe GoPro, czy rozebrane GoPro. Jak najbardziej ten model umożliwia takie manewry. To, co mi się w nim podoba, to oprócz koloru dość solidne wykonanie. On jest tutaj skręcany na wielu wkrętach, łatwo można go rozebrać. Dostęp jest do niego świetny. Jednocześnie ta konstrukcja jest dość prosta. Łączy w sobie dwie cechy właśnie, solidność i prostotę wykonania. I jego zasięg faktyczny, to jeżeli chodzi o kontroler, to jest 300 do 500 metrów. A jeżeli chodzi o zasięg podglądu, około 300 metrów. W locie osiąga on prędkość 30 km na godzinę. Cechuje się też inteligentnymi trybami lotu, takimi jak Follow Me, Point of Interest, Return Home, czyli powrót do domu. Ma też Headless Mode, można nim też sterować zarówno w trybie GPS, jak i w trybie ATI, czyli bez wspomagania satelitów. Rozdzielczość wideo HD, czyli 1280x720, jeżeli chodzi o rozdzielczość fotografii, 1920x1080. Dron zasilany jest przez pakiety LiPo dwucelowe, czyli napięcie znamionowe 7,4 V, pojemność 1800 mAh. Całkiem przyzwoicie jak na tak małe gabaryty. JJRC jest wyposażony we wspaniałą aparaturę. Ona jest klasyczna dla tych większych i trochę lepszych modeli właśnie tej marki. Mamy tutaj przełącznik włączenia. Dwa drążki, lewy, prawy, pracuje w trybie drugim, czyli klasycznie. Tutaj jest podniesienie drona do góry, obniżanie, obrót w lewo, obrót w prawo, prawy drążek, lot do przodu, lot do tyłu, lot bokiem i w drugi bok w prawo. Klawisz startu i lądowania, klawisz blokowania i odblokowania, powrót do domu. Tu mamy przycisk migawki. Przełącznik trybu headless, czyli dron niezależnie od kierunku leci w taki sam sposób. Na wyświetlaczu widać ilość satelitów, widać telemetrię, widać tryb, w którym latamy, tryb drążków, mode drugi, a także zasilanie. TX to jest transmitter, czyli radio, i RX to jest odbiornik, czyli dron. Pod lewym drążkiem mamy przełącznik trybu ATI i trybu GPS. Tutaj widać, sygnalizuje nam, że jest w tej chwili w trybie GPS. Pamiętajcie o tym, żeby skalibrować go przed lotem. Zwykle tego typu modele kalibruje się za każdym razem, czyli uruchamiamy tryb GPS i następnie kalibrujemy go poprzez 3 obroty w prawo, a następnie pionowo go trzymamy i też obracamy w prawo 3 razy. Dobra, spróbujmy w takim razie uruchomić całość. Zaczynamy od aparatury. Akumulatory są włożone i mamy też sygnalizację taką, że receiver jest niezasilany. Wypnijmy akumulator. Flight controller i ESC. Charakterystyczny dźwięk. Światła migotają szybko na żółto. Tryb kalibracji. Żeby wyłączyć tego drona, trzeba wyciągnąć mu akumulator. Nie ma przycisku power. Slot karty pamięci znajduje się z tyłu z samej kamery. Jeżeli chodzi o dostęp, jest w miarę ok. Dobra, gotowy jest już teraz do kalibracji kompasu. Raz, dwa, trzy. Tak. I raz, dwa, trzy.
Świetnie, światło czerwone z przodu i zielone, znaczy się, że kompas jest gotowy. Karta pamięci też jest w środku. A łączy się przez Wi-Fi. Aplikacja nazywa się JJRC Go. Pięknie, leciutko się unosi. Lecimy do przodu. Podlećmy trochę do tyłu. On nie jest też bardzo szybki. Jeżeli chodzi o lot wok, ładnie idzie. Słuchajcie, to jest dron za 400 zł, on naprawdę bardzo dobrze lata. Jest wiatr, wiadomo. Do tyłu. Przejdźmy do przodu, w moją stronę. Zmiana. Super. Gimbal pracuje. Tak jest. Dobra. Jak na tanie drony, można nim dobrze, jeżeli chodzi o sterowność, utrzymuje i sygnał satelitarny. Podlecę troszkę bliżej nas, żeby go było widać. Cichutko pracuje przede wszystkim. Bardzo ładnie sobie radzi. Zobaczcie, jak wieje wiatr, jak go mocno gnie. Ale trzeba pamiętać o tym, że to jest tani dron i on sobie daje radę. Dobra, polećmy nim troszeczkę dalej. Na wprost, nieco wyżej. Mam jeszcze trochę akumulatora. Teraz wiatr go nieco targa. Gimbal dół, gimbal góra. Nawet nie chcę, słuchajcie, robić jakichś automatycznych trybów, bo jest po prostu zbyt wiecznie, a on ma tryby automatyczne. Zaczyna teraz bardzo mocno wiać, ja go w takim razie już złapię. Wezmę go tutaj do nas. Bardzo wieje. On ma już słabszy akumulator. Spróbujmy nim wylądować. Poszło, wylądowałem. Jest za duży wiatr, żeby go przetestować lepiej, ale mogę powiedzieć, że jest bardzo przyzwoity, jak na cenę, która wynosi około 500 zł w zależności od wersji. Jest naprawdę ok. Słuchajcie, bardzo fajny, sympatyczny dron, taka klasyczna konstrukcja. Nie można specjalnie na nim stracić, można sobie poćwiczyć, polatać też w trybie ATI, bo tutaj jest możliwość wyłączenia wsparcia poprzez GPS-y. Ja uważam, że można go jak najbardziej rekomendować. Oczywiście warto sobie zakupić dodatkową baterię czy też akumulator, ale tak poza tym jest bardzo w porządku produktem. Dobrze trzyma GPS, dobrze trzyma pozycję, dał radę na wietrze, ma dobre silniki i to jest chyba wszystko. Ma bardzo ładny design, całkiem fajną kamerę, która pokazuje góra-dół. I to jest chyba wszystko, co potrzeba, jeżeli chodzi o taki tani egzemplarz, bo tutaj nie ma co szukać rewelacji czy porównywać go z DJI. Naprawdę fajny model, polecam go. Link do produktu zamieszczę pod filmem. A Was serdecznie zapraszam już na kolejne testy i kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia.